Wczoraj usłyszałem komunikat przedstawiony przez pana Niesłuchowskiego na temat obsady stanowisk. A powiem, że byłem zbulwersowany i bardzo mocno zdziwiony tym, ponieważ ja nie śmiałbym proponować komukolwiek stanowiska w momencie, kiedy wybory są nierozstrzygnięte. Więc liczę na to, że wyborcy sami sobie odpowiedzą, czy osoby, które popierali, są dla nich wiarygodne. Również zbulwersowała mnie koalicja, która powstała, ponieważ wydaje mi się, że tydzień czasu był potrzebny, aby znaleźć niejako wspólny program pomiędzy sobą. Bo jeszcze tydzień temu, przed pierwszą turą wyborów, wszyscy ci ludzie deklarowali zupełnie co innego. A więc totalna hipokryzja albo jakieś zaniki pamięci, jeżeli chodzi o działanie. I więc ja chciałbym wprowadzić do polityki nową jakość. Pan Niesłuchowski tutaj wzywał mnie, abym się wypowiedział na temat personaliów, osób, z którymi będę współpracował. Ja celowo nie wypowiadałem się wcześniej, ponieważ uważam, że polityk powinien mówić wtedy, kiedy ma coś do powiedzenia, albo wtedy, kiedy musi. Teraz rozmawiam, dlatego że uważam, że muszę zabrać głos, ponieważ się insynuuje, jakobym chciał współpracować z panem Stefańskim, a z panem Rajtarem. Otóż to, co zostało powiedziane, jest zupełną, totalną nieprawdą. Jako dyrektor gimnazjum przez 12 lat zbudowałem szkołę, która jest bardzo znana i która cieszy się dużym uznaniem w środowisku właśnie dlatego, że starałem się dobierać ludzi pod kątem charakterów, pod kątem zaangażowania i kompetencji. I to samo zamierzam zrobić, jeżeli wygram wybory. Na dzień dzisiejszy o personaliach mówić nie będę, dlatego że ja wyborów nie wygrałem. Chciałbym zaapelować do wszystkich Państwa, którzy jeszcze mieliście wątpliwości odnośnie wyboru kandydata, abyście poparli właśnie mnie w wyborach 30 listopada, ponieważ jestem gwarantem tego, że będę dotrzymywał słowa, a nie będę ubiegał się o swoje stanowiska, tak jak już tu mieliście możliwość doświadczenia, ponieważ ewidentne deklaracje ze strony moich oponentów, one wynikają, proszę Państwa, z jednej rzeczy. Ci ludzie wcześniej ze mną rozmawiali i proponowali mi jakieś stanowiska dla siebie. Odrzuciłem te propozycje, ponieważ nie chciałem wchodzić z bagażem zobowiązań na urząd burmistrza, ponieważ uważam, że to jest ogromna odpowiedzialność i ja takiej odpowiedzialności nie mogę brać na siebie. Moja odmowa spowodowała właśnie odwrót w kierunku pana Niesłuchowskiego, a pan Niesłuchowski, jakby korzystając z poparcia tych ludzi, jakby okazuje moim zdaniem swoją słabość, ponieważ nie potrafi do końca trzymać fason i starać się wygrać, realizując swoje wartości, z którymi szedł do wyborów, bo sami Państwo wiecie, że pan Surdyka, proponując połączenie gminy Skarbimierz i dzisiaj współpraca z panem Niesłuchowskim, który spotyka się z panem Pulitem na jednej konferencji, no to są dwie przeciwstawne rzeczy. Nie wyobrażam sobie, że pan wójt Pulit chciał poprzeć propozycję pana Surdyki i połączenia gmin, która jest gminą bogatą i która sobie świetnie radzi. Więc to są utopijne prezentacje, już nie wspominając o parkingach, które pan Surdyka proponował zlikwidować, a dzisiaj praktycznie przystaje na kompromis pana Niesłuchowskiego i już praktycznie nabrał wody w usta. Tłumaczenie ludziom tego, że jakie są pobudki ich działania wspólnego, nie do końca są zrozumiałe dla mnie i myślę, że są nie do końca zrozumiałe przez mieszkańców, ponieważ tak naprawdę do niedawna liczyliśmy na to, że są to osoby, za którymi stoją jakieś idee. Dzisiaj te idee zastąpiły posady w urzędzie i myślę, że każdy z nas, a społeczeństwo w tych wyborach pokazało, że potrafi również rozumnie spojrzeć na kandydatów, to doceni. Więc powiem tak, nie obawiam się tej koalicji właśnie z tego względu, że uważam, że chciałbym wygrać te wybory, postępując tak jak wcześniej w kampanii, nie obrażając nikogo i nie postępując wbrew sobie. Natomiast nie chciałbym wygrać, zachowując zgniły kompromis polegający na tym, że będę kupczył stanowiskami przed wyborem. Więc wydaje mi się, że konferencja, która została przeprowadzona, jakby świadczy o słabości przeciwnika. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć o nietakcie pana Niesłuchowskiego, który wypowiedział się na temat moich kompetencji. Otóż chciałem powiedzieć, że jego pracodawca, pan marszałek Andrzej Buła, który wspierał go w kampanii, jest również z zawodu nauczycielem.
i sugerując, że zawód nauczyciela nie gwarantuje dobrego zarządzania w urzędzie, myślę, że daje świadectwo, że nie jest zadowolony ze swojej współpracy z pracodawcą. Mam nadzieję, że w jakiś sposób to wyjaśni, ponieważ ja nie chciałbym wykorzystywać w kampanii, powiedzmy, jakichś tanich chwytów i liczę na mądrość mieszkańców. Jeszcze raz bardzo proszę, abyście Państwo 30 listopada wzięli udział w wyborach i jeżeli możecie, poparli właśnie mnie w tych wyborach. Bardzo mi na tym zależy i mam nadzieję, że te ostatnie działania w polityce Państwa już przekonały do wyboru. Również apeluję do tych, którzy nie mają swojego kandydata albo przegrali w wyborach. Ja nie chcę budować swojego wizerunku na nienawiści do kogokolwiek. Jestem otwarty na współpracę z każdą opcją, z każdym człowiekiem, który wejdzie do rady i który będzie chciał ze mną współpracować. Nie dzielę ludzi na partie polityczne i na przynależności partyjne, tylko będę dzielił na osoby, które mają pomysły i które chciałyby ze mną współpracować. Tak też do tych wyborów zamierzam przystąpić. I mam nadzieję, że Państwo uwierzycie w to, że tutaj wcale nie trzeba tutaj dzielić nas i stwarzać bariery, ponieważ ja takich barier nie widzę. Pan burmistrz Huczyński w tych wyborach nie bierze udziału, ponieważ już przegrał. I odcinam się niejako, nie chcę się wypowiadać na ten temat, ponieważ już ten kandydat nie będzie startował w drugiej turze wyborów. W związku z tym myślę, że jeżeli uda mi się wygrać te wybory, będę się na pewno przyglądał kompetencjom osób, które pracują. Nie zapowiadam żadnej rewolucji, bo wiem, że jest bardzo wiele kompetentnych, fajnych osób w urzędzie i również te sygnały, które do mnie dochodzą na temat straszenia Wrębiakiem, który będzie robił jakieś tam rewolucje, są niestosowne i niepotrzebne. Ja wcześniej tego nie dementowałem, ponieważ wydaje mi się, że to było zupełnie niepotrzebne, ponieważ nie wypowiadałem tego typu słów. Bardzo dziękuję. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania do mnie, to chętnie odpowiem. Czy może Pan zdradzić, kto proponował Panu te stanowiska? Która opcja, jeżeli nie nazwisko? Nie chciałbym się wypowiadać, powiedzmy, personalnie tutaj. Myślę, że Państwo się domyślacie. Ci kandydaci, myślę, że są po stronie Pana Niesłuchowskiego, bo dostali pewne propozycje. Jeżeli będzie trzeba i będziecie Państwo, jeżeli będą, powiedzmy, bardzo naciskali na to, to ja myślę, że mogę się w tej sprawie wtedy wypowiedzieć. Dzisiaj nie chciałbym na ten temat mówić, ale to, co mówię, mówię z pełnym przekonaniem, że koalicja została zmontowana tylko dlatego, że odrzuciłem propozycję współpracy i stołków ze strony osób, które dzisiaj poparły Pana Niesłuchowskiego. Te osoby same się do Pana zgłosiły, czy? Oczywiście tak. Te osoby wcześniej po przegranych wyborach zaproponowały pewien kompromis, który byłby korzystny dla nich. Zresztą czytajcie Państwo nawet propozycję Pana Surdyki. Jeżeli Pan Niesłuchowski wygra wybory, to zostanie wiceburmistrzem. Jeżeli przegra, to zostanie prawdopodobnie przewodniczącym rady, bo dzisiaj zakulisowo tego typu rozmowy się odbywają, żeby stworzyć większość w Radzie Miejskiej. Mimo tego, że PiS ma 8 mandatów. Więc tak naprawdę dzisiaj przekornie próbuje się ustawiać wybory na przekór mieszkańcom. Ludzie wybierają osoby. Proszę Państwa, to nie są wybory na partie polityczne. Jeszcze raz chciałbym do Państwa jakby zaapelować. Nie są to wybory na partie polityczne. Głosujecie na Jerzego Wrębiaka i Jacka Niesłuchowskiego. Ja reprezentuję pewne idee, które chciałbym realizować i z tego względu nie jestem skory do kompromisów na tym etapie, ponieważ z pokorą przyjmę wynik wyborów i na dzień dzisiejszy nie czuję się zwycięzcą, ponieważ zwycięzca zostanie ogłoszony wtedy, kiedy Komisja PKW ogłosi wynik po wyborach 30 listopada. Jeżeli wygra Pan te wybory, nie obawia się Pan właśnie ze strony Rady Miasta tworzenia takiej atmosfery, która była do tej pory? Nie obawiam się, ponieważ personalnie przyjrzałem się osobom, które weszły do Rady i wydaje mi się, że jest tam wiele rozsądnych osób i tutaj nie należy się uprzedzać, jeżeli chodzi o przynależność partyjną. A zresztą te wybory są wyjątkowe, ponieważ pierwszy raz wybieramy osoby. W związku z tym wydaje mi się, że każdy z kandydatów reprezentuje ideę wyborców i dzielnicy, z której został wybrany. I nie wyobrażam sobie, aby ktoś realizował politykę, powiedzmy, partyjną, a nie politykę, która byłaby związana z dobrem mieszkańców i dobrem ogółu
tych, którzy, elektoratu, który go wybrał. Ja idę z takim przekonaniem, żeby powiedzmy starać się nie zawieść ludzi, którzy mi zaufali. W pierwszej turze uzyskałem bardzo dużą ilość głosów, jestem szczęśliwy, ale też czuję na sobie odpowiedzialność, ponieważ gro ludzi spodziewa się zmian i nie chciałbym ich zawieść. Dlatego dzisiejsza konferencja, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i spekulacje, które nie wychodzą ode mnie. To, co Państwo słyszycie właśnie w mediach, a widzę, że polityka się zaostrza, ponieważ widzę, że moi oponenci dla dobra swoich stanowisk używają wszelkich środków do tego. Jeżeli to nie wychodzi ode mnie, proszę nie traktować tego jako informację, którą przekazuję ja albo ktokolwiek mógł w moim imieniu przekazywać. Jeżeli to nie wyszło z moich ust, to znaczy, że ja niczego takiego nie mówiłem i tak to należy traktować. Za mną nie stoi ani pan Stefański, ani inne osoby. Podejmuję decyzję samodzielnie. Te osoby, które mnie znają, wiedzą, że jestem politykiem, który potrafi korzystać z rozumu i samodzielnie podejmuję decyzję. Czasami te decyzje mnie trochę kosztują, ale potrafię być cierpliwy i z cierpliwością realizować pewne założenia. Może ja bym jeszcze chciał powiedzieć jedno zdanie, jako brzeżanin, jako, nie wiem, obywatel tego miasta od urodzenia. No zbulwersowała mnie ta konferencja pana Niesuchowskiego, który rozdzielił stołki za poparcie. Ja przypominam sobie debatę radiową w Radiu Opole, kiedy pan Surdyka ostro atakował Niesuchowskiego, a tu w ciągu tygodnia nagle miłość polityczna. Za co? Za wiceburmistrzostwo? To jest żenada dla mnie. Dziękuję.